W Warszawie zbierałem różne autografy, żeby powiesić w siedzibie mojego klubu szachowego. No i dosyć dziwna rzecz, rzuciła mi się w oczy, mianowicie pierwsze, że Magnus nie pocelował w odpowiednie miejsce, gdzie zrobiłem ten prostokącik, żeby się podpisał. Ale drugie, dlaczego się chłop podpisuje S M? No skąd to S? Okazuje się, nie wiedziałem tego wcześniej, że Carlsen to tak naprawdę nie Magnus, tylko Sven. Nie wiem, jakie tam tradycje panują w Norwegii, ale to jest Sven Magnus ON Carlsen. Nie wiem, dlaczego wszędzie jest jako Magnus, skoro pierwsze imię to Sven i tym S właśnie się podpisuje. I teraz, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jaki sposób się Magnusiński tak naprawdę nazywa, to jeszcze z norweskiego. Sven Magnus Ern Carlson. Dobra, Sven Magnus N. Carlsen. E, dobra, postaram się zapamiętać. E, nie no, to niezła akcja, nie? Że chłop naparza tyle lat w szachy, no absolutnie ani przez chwilę znikąd takiej informacji nie słyszałem, że Magnus to tak naprawdę nie Magnus, tylko Sven. I żeby uczcić to odkrycie, znalazłem fajną perełkę w partiach Sfena, w której to pan Karlsen przywalił trzy genialne posunięcia. Zaczęło się niewinnie, ponieważ zawodnicy odklepali dosyć znane ustawienie z obrony Filidora. I tutaj. No, ja nie jestem fanem tego ustawienia z bardzo prostego powodu. Nie jest łatwo znaleźć plan, gr plan gry dla białego. No bo zawsze zagrasz D5, przeciwnik zagra C5, wybijesz no to przeciwnikowi tylko gońca zaktywizujesz, więc te dwa piony stojące w centrum są spoko, tylko trochę nie bardzo wiadomo co z nimi robić dalej, więc ja bardziej jestem fanem dorzucenia trzeciego pionka, więc ustawiam się przez F4 albo z drugiej strony przez C4 i wydaje mi się, że dodanie tego pionka naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienia. I teraz w partii nastąpiło A4, żeby nie dopuścić do B5, bo często czarny, właśnie na hetmańskim, chce tymi pionami atakować. Czarny zagrał A5 i w ogóle czarny ma dosyć mało miejsca w tej strukturze pionowej, prawda? I widywałem nawet zawodników, którzy przerzucali tego skoczka z powrotem na B8, żeby przekicać nim na B4 i żeby go faktycznie zaktywizować, bo na D7 to on zbyt aktywnie nie stoi. Także A5 bardzo logiczne, żeby to pole B4 zająć. Być może biały sam chciałby zagrać A5, żeby zająć przestrzeń na hetmańskim. Bardzo logiczne zagranie. W partii H3 Hetman C7, teraz D5 nastąpiło. Czarny utrzymuje napięcie i goniec E3. I tutaj czarny postanowił przerzucić tego skoczka na G6, żeby w przyszłości na przykład wrzucić go na F4. Aczkolwiek wydaje mi się, że rozsądniejsze byłoby podejście z drugiej strony, bo teraz goniec musi uciec. Można wybić, wjechać na c4. Oczywiście pozycja dalej jest do gry, dalej jest w okolicach równowagi, ale wydaje mi się, że czarny z tym skoczkiem na c4 ma trochę więcej możliwości. No dobra, więc w partii skoczek F8, biały skoczek D2, więc właśnie, no szuka tutaj, czy to F4, czy może nawet G4. Czasami manewr G4, a później skoczek F1, G3 jest realizowany. Trzeba dorzucić jakieś kolejne drewno do tego gniska. Trzeba tutaj te figury zaktywizować, bądź pionem, że F4 zagrać. Te dwa piony nie wystarczą, żeby. Aby jakkolwiek podważyć pozycję rywala. Dobra, ale pan szybki gra skoczek G6 z planem oczywiście wkicania na F4. Biały na to goniec B3. Goniec bardziej by się tutaj przydał. Ja wiem, że ten goniec na F1, ten ruch nie wygląda jakoś potężnie, ale Zawsze w takich strukturach ta ofiara na H3 jest niezwykle groźna. Więc koniec na F1 się tutaj bardzo przydaje, żeby piona H3 podwójnie zabezpieczyć, a też żeby zagrać G3, żeby pole F4 zabezpieczyć, żeby ten skoczek nie miał co robić. Więc ten goniec na F1 jest ważniejszy niż mogłoby się wydawać. W partii goniec poszedł na B3, goniec D7, skoczek C4, więc próba wjazdu na B6, czy to skoczkiem, czy to gońcem, więc w sumie wieża A6 jest tutaj najlepszą defensywą. Ponieważ wtedy ten punkt zabezpieczony, ale jednocześnie czarny cały czas utrzymuje napięcie. A w partii czarny się wystraszył tego goniec B6 i zagrał posunięcie C5, co. Zabiera czarnemu całą jego grę. No, czarny po prostu nie ma teraz żadnego sensownego planu, ponieważ do tej pory to zawsze jakaś presja na D5, może po wymianie jakiś atak po linii C, coś można było tutaj zrobić. A no w takiej sytuacji to po prostu nie ma co zrobić. No dobra, więc Magnus to wykorzystuje, wjeżdżając na B5, tak żeby. Ubić grę oponenta na hetmańskim na Amen i trzeba oczywiście tego skoczka zlikwidować. On jest zbyt potężny, więc koniecznie trzeba wymienić. No ale teraz pojawia się kolejny problem, czyli właśnie ten pionek na A5, który no, jest bardzo, bardzo słaby, a skoczek na C4 jest perfekcyjnie ustawiony, bo do końca świata punkt D6 będzie atakowany. Jeżeli chodzi o zdobywanie piona na E4, no to tutaj wchodzi hetman F3 z następnym B6 i goniec D2. I tego pionka biały odzyskuje, później wjeżdża na A7, superowy atak. Więc w partii skoczek D7, żeby się obronić, to biały zagrał C3, nastąpiło B6, Ok. Z jednej strony pion A5 został zabezpieczony, więc o piona A5 nie trzeba się martwić. Ale no też wszystkie figury czarnego są zablokowane. Bardzo ciężko będzie manewrować na tak ograniczonej przestrzeni. A jeszcze jest tutaj bardzo fajna presja cały czas na piona B6, na piona D6. Czarny ma naprawdę mnóstwo problemów. No dobra, więc w partii G3... No to wie, że F8. Tutaj czarny szuka jakiegoś F5, ale pan Sven oczywiście wie, że jedyne gdzie można wygrywać to królewskie, więc sam rusza tutaj do ataku. F5 nic nie daje ze względu na H5, i teraz kurde, no ten skoczek musi iść aż tutaj. No i goniec wkracza do akcji, więc. F5 jest właściwie jedynym planem czarnego, a jeżeli czarny się na to zdecyduje, to kończy w przegranej strategicznie pozycji, więc no czarny tak de facto nie ma żadnego realnego planu gry. Wszystko przez to, że musiał oddać tego gońca na B5 i Teraz absolutnie nie jest w stanie kontrolować białych pól. No, i teraz zobaczcie, jak tutaj Carlsen atakuje. A więc przede wszystkim najpierw poprawia swoją pozycję, nie daje jeszcze przeciwnikowi informacji, co konkretnie chce zrobić, i to jest bardzo komfortowa sytuacja dla białego oczywiście, no bo e, jeżeli ja mogę wszystko, a przeciwnik nie może nic, no to ja się nie będę śpieszył, będę tutaj pomału sobie poprawiał pozycję, a jak już wszystko przygotuję perfekcyjnie, to wtedy dopiero uderzę. I teraz właśnie uderzył F4. Można oczywiście tutaj udawać, że to ma sens, no ale bez przesady. Tutaj biały nawet królem sobie przespaceruje na drugą stronę szachownicy, później pojedzie tymi pionami. No, czarny po prostu odwlekałby wyrok. Więc w partii nastąpiło wybicie-odbicie. Skoczek C8. Biedny jest ten pion D6, no i biednie przez to jest ustawiony skoczek na C8. Tutaj wszystko wrzucone do defensywy. No dobra, więc biały tutaj atakuje dalej. Hetwan G4, wisi oczywiście pion, więc król uciekł. Jest półotwarta linia F, no to trzeba z niej skorzystać, więc wiesza F1, Goniec F6, Hetwan H5. Widać, co jest tutaj na rzeczy. I czarny powinien zagrać tutaj. Choć pozycja i tak jest przegrana. W partii poszło goniec. Ewin No i tutaj trzeba powiedzieć, że pan Karlsen przeprowadził tutaj no, naprawdę ładny atak. Naprawdę ładny atak. Piękne jest to, że jedna i druga strona ma tyle samo figur, ale po prostu. Figury białego są tysiąc razy lepiej skoordynowane, a figury czarnego wzajemnie sobie przeszkadzają. I tutaj no myślę, że wiecie o co chodzi. Wszystko zaczęło się od goniec bije H6. Czarny nie zbił. Gdyby tutaj zbił, no to Hetman odbija, król ewakuacja, wieża F5 z wiadomym zamysłem. Jeszcze tutaj można bronić się ruchem goniec F6, żeby tą wieżę zbić, no ale wtedy wieża idzie na H5. No i po prostu Hetman H7 jest nieuchronne. No i właśnie, gdyby ta wieża nie stała na F8, nie przeszkadzała królowi, to może jeszcze czarny by przeżył. W partii król G8. No i Karlsen stwierdza, dobra gościu, nie chcesz tego gońca? To ja ci wepchnę tego gońca. I teraz już musisz zbić. Jeżeli król by zbił, to teraz szach, król ucieka, wieża F5. I skoczek F6 nie ratuje, choć z pozoru wydaje się, że powinno ratować, bo bicie, odbicie i E5. I teraz szach, wjazd na H7, i znowu. No, figury czarnego tak fatalnie są ustawione, tak bardzo sobie przeszkadzają, że nie ma jak się przed tym obronić. Więc w partii Goniec zbił na G7. No, ale teraz wreszcie uruchomiony zostaje ten Goniec z D3. Więc E5. I znowu po prostu grozi mat. Czarny tutaj jeszcze desperacko próbował się bronić ruchem F5, ale nastąpiło bicie i znowu te same groźby, więc nastąpiła kasacja gońca. No i właśnie, cóż, dużo figur jest tutaj w okolicy tej wieży na E8, ale, no, żadna jej nie broni. Więc znowu, figury niby są blisko, ale zerowa współpraca. Więc nastąpiło tutaj bicie. I jeszcze muszę powiedzieć, że w przepiękny sposób pan Sven zakończył tę partię, no bo wydaje się, że tutaj no, Hetman musi odejść. Dajmy no na to, że odchodzi tutaj, że wiecie, że jeszcze jakaś walka będzie, ale nie będzie, bo wchodzi wieża, bije F8 i po prostu D7 i po prostu skoczek E5 i po prostu nie ma jak bronić się na F7, i ten Pion z D7 wygrywa partię. W partii Hetman A8, jeszcze szukając szczęścia, ale Karlsen zakończył genialnym dorowieniem Hetmana. No i teraz po biciu wjeżdżają, oczywiście, widły z trywialną wygraną. No więc cóż, mam nadzieję, że wśród widzów jest jakiś spec od języka norweskiego albo od kultury norweskiej no mi to zryłobanie, że Magnus to nie jest pierwsze imię Carlsena no bo wiecie, na FIDE na wszystkich turniejach i tak dalej no jest Magnus Carlsen a okazuje się, że nawet na Wikipedii jest Sven Magnus Öhn Carlsen, czy jakoś tak to się wymawiało więc ciekawa akcja tym bardziej, że coś tu musi być na rzeczy, skoro Magnus się podpisuje SM i właśnie bekę miałem sam z siebie, bo na Grand Chesturze właśnie się ludzie mnie zaczęli pytać, hej Dawid, a czy, czemu Magnus pisze SM, nie? No bo później nie będzie wiadomo, czyj to podpis ja też nie wiedziałem, nie? I zacząłem tak sprawdzać, no i się okazało właśnie, że jest Sven Carlsen. Bardzo ciekawa sprawa.